Lodowisko Tortoru, pierwsza liga hokejowa. Witamy serdecznie. Powoli sezon zasadniczy dobiega nam końca. Drugi mecz sesji weekendowej ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Katowice. Tradycyjnie podczas naszej relacji jesteśmy na początku trzeciej tercji. Rezultat 4-2. Bez niespodzianki prowadzenie gospodarzy. Na razie w równych tercjach 2-1. 2-1. No i trzeba powiedzieć, że jest to mecz wyraźnie lepszy od pierwszego z tej sesji weekendowej. No, przed momentem szans nawet na gola kontaktowego, ale tutaj zawodnik SMS-u nie zdołał się odwrócić z krążkiem. Oczywiście goście w tych granatowo-czerwonych strojach, gospodarze rzecz jasna Nesta Mires Toruń, lider pierwszoligowych rozgrywek, biało-niebiesko-czarno stroje. I gospodarze, jeszcze raz powtórzmy, prowadzą tutaj 4-2. Mieliśmy też okazję pokazywać ten pierwszy mecz z sesji weekendowej z SMS-em Katowice. No i troszeczkę narzekania, zresztą uzasadnionego, też kibice w mediach społecznościowych dali wyraz swojemu niezadowoleniu w komentarzach po tym pierwszym spotkaniu właśnie z SMS-em Katowice. Faktycznie to zaangażowanie w meczu piątkowym, pierwszym toruńskiej drużyny, rezultat co prawda 5-0, ale to był mecz mało ciekawy. Natomiast tutaj diametralnej różnicy może nie widzieliśmy do tej pory w pierwszej i drugiej tercji, ale jest to jednak lepszy mecz od tego pierwszego spotkania. No i nasza młodzież, nieoficjalna reprezentacja do lat 18, SMS U18 Katowice. Tak jak w pierwszym meczu ta drużyna nie potrafiła zdobyć żadnej bramki, tak w tym spotkaniu goście zaskoczyli. Kamil Wałęga dokładnie już w 5 minucie sprawił, że goście prowadzili w tym meczu 1-0. No ale taki sensacyjny wynik trwał zaledwie przez 3 minuty, bo Daniel Oriechin wyrównał 1-1, no a 8 minut później niespełna Daniel Minge na 2-1 dla Nesty Mires. No i druga tercja, te bramki wymienione to z pierwszej tercji. Może o tym za chwilę, bo tutaj zagrożenie pod bramką SMS-u Katowice. Mocniej przycisnęli teraz gospodarze. Szkoda, że krążek jednak ucieka daleko w tercję obronną Nesty Mires. Tak więc druga tercja, ponownie 3 gole. Tutaj kibice na Tortorze obserwowali. Rozpoczął strzelanie Robert Karczocha. Dobrze, że nam się tutaj te nowe nabytki za wschodniej granicy Rosjan rozkręcają, bo nie tylko Robert Karczocha, ale właśnie jeden z tych nowych, czyli Władysław Troszin, strzela 4. gola w tym spotkaniu. 4-1 było w 32 minucie, ale 3 minuty później w drugiej tercji ponownie Kamil Wałęga, druga bramka tego młodego hokeisty dla SMS-u U18 Katowice. 4-2 od dokładnie 35 minuty. Taki rezultat utrzymuje się na Tortorze w tym spotkaniu. Powtórzmy jeszcze raz, że sezon zasadniczy w pierwszoligowych rozgrywkach dobiega końca. Torunianie na razie pewnie na pierwszej pozycji w pierwszoligowych rozgrywkach. Spalony Jarosław Dołęga teraz dynamicznie chciał wjechać, no ale koledzy trochę szybciej pojawili się w tercji obronnej. Toruńska drużyna prowadzi w tabeli pierwszoligowej i pozostają jeszcze spotkania wyjazdowe w Krynicy. KTH Krynica w pierwszej lidze na miejscu 3 i na koniec pozostanie Torunianom na koniec sezonu zasadniczego. Na początku lutego, pierwszy weekend lutego, zaplanowane spotkania z MMKS-em Podhale Nowy Targ. Na razie przed tymi meczami Podhale MMKS Podhale, bo oczywiście to drugi zespół, można powiedzieć, juniorski z Nowego Targu, bo pierwszy, rzecz jasna,
popularnych szarotek najbardziej utytułowanego polskiego klubu hokejowego. Występuje w hokejowej ekstralidze. Podhale na miejscu piątym przed tą kolejką, w której Torunianie, powtórzmy tutaj na Tortorze, podejmują SMS U18 Katowice. No i też spoglądając na tabelę, mieliśmy okazję o tym mówić podczas tego pierwszego meczu piątkowego. Kto wie, czy to nie jest taka już zapowiedź, przedsmak playoffów. Nesta po pierwszym wygranym meczu z SMS-em Katowice z 6 punktami przewagi nad Zagłębiem Sosnowiec. Sosnowiczanie, główny kontrkandydat Torunian od początku sezonu, to było jasne. Na drugiej pozycji 57 punktów. Ta jedna jedyna porażka, którą Torunianie zaliczyli na razie w tym sezonie, przed świętami jeszcze w 2017 roku 0-2 właśnie w Sosnowcu. KTH Krynica na miejscu trzecim, SMS U18 Katowice na miejscu czwartym, na miejscu piątym Podhale, na szóstym Hokej Poznań, UKH Dębica na miejscu siódmym i młodzieżowa drużyna GKS-u Stoczniowiec Gdańsk na ostatniej, ósmej pozycji w pierwszoligowych rozgrywkach. Tak więc no, praktycznie jeszcze dwa weekendy ligowe, jeden weekend wyjazdowy, jeden na Tortorze właśnie z Podhalem Nowy Targ tuż przed playoffami. Wszyscy na pewno liczą na to, że już po tym najbliższym weekendzie wyjazdowym w Krynicy będzie wszystko jasne, nie będzie żadnej niespodzianki. Torunianie w zasadzie będą mogli być pewni. Uwaga, o tym może za chwilę. Orjechin, krążek po indywidualnej akcji wpada do bramki. Tak więc jeden z piątki Rosjan, jakich ma w tym momencie w składzie toruński zespół, zdobywa gola numer 5. Orjechin już w tym meczu wpisywał się na listę strzelców. Przypomnijmy, to on strzelił gola w pierwszej tercji na 1-1 teraz. No popisowa, indywidualna akcja, chociaż troszeczkę też tak ten krążek fruwający nad ramieniem bramkarza SMS-u Katowice wpada do bramki. Daniel Orjechin. I proszę bardzo, jaka odpowiedź. Błyskawiczna na 5-3. Brawo! No, bardzo ładnie teraz drużyna SMS-u Katowice, podniesiony krążek, bez szans Michał Plaskiewicz. No, przysnęli troszeczkę, za bardzo ucieszyli się tą bramką Orjechina gospodarze. No i natychmiast skarceni przez naszą młodzież ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jest 5-3. 13 minut 53 sekundy do zakończenia meczu. Filip Mazurkiewicz strzela ładną bramkę po też ładnej, indywidualnej akcji Daniła Orjechina. No i jest cały czas dwubramkowa przewaga Nesty Mires Toruń. Naprawdę zaskakująco przyzwoicie nasza młodzież SMS-u U18 tutaj, no już można powiedzieć, powoli podsumowując, oba mecze się spisuje, tak więc na pewno pocieszające, oby to przełożyło się, bo ta grupa, ta drużyna przygotowuje się do Mistrzostw Świata w swojej kategorii wiekowej, no i zobaczymy, czy takie doświadczenie ligowe, czy ta całkiem naprawdę przyzwoita, chociażby tutaj na Tortorze, dyspozycja tych młodych zawodników przełoży się na zadowalający nas wynik w Mistrzostwach Świata U18. Na pewno od wielu lat ten pomysł z uczestnictwem w rozgrywkach, bo ta starsza reprezentacja SMS-u do lat 21 oczywiście
w hokejowej ekstralidze. No i tutaj jeden strzał, drugi Jean Garcin. Jeszcze raz Orjechin, praktycznie mieli całą bramkę odkrytą, a teraz Bartosz Skulmowski prosto w rywala, nie ma tam faulu, mocna walka, krążek odzyskany dla gospodarzy, ale kontry chyba nie będzie. Tu Garcin, Sergiej Garcin, lewa strona już, jednak obrońcy SMS wrócili, no ale ten mecz lepszy niż pierwsze spotkanie z sesji weekendowej. Szybszy mecz. No i nie taki łatwy znowu dla gospodarzy. Jarosław Dołęga, ależ przyspieszenie Jarka Dołęgi. Piękna akcja. No kto jak to, ale Jarek Dołęga to potrafi. Świetnie tu się zasłonił, przyspieszył, uciekł obrońcy, położył bramkarza i z zimną krwią do pustej bramki. No, przepiękna hokejowa akcja kapitana toruńskiej drużyny. Można to powtarzać w nieskończoność. Oczywiście no, młodzież musi się uczyć, musi wyciągać wnioski, musi na pewno zdawać sobie sprawę, że tak wygląda gra rasowego napastnika. Może właśnie taka lekcja udzielona przez Jarosława Dołęgę tutaj pozwoli później lepiej zagrać w obronie w swojej kategorii wiekowej, w tych Mistrzostwach Świata czy w innych spotkaniach właśnie zawodnikom SMS-u Katowice. Ale tu zamieszanie po raz kolejny. Michał Plaskiewicz uwija się jak w ukropie, krążek już zamrożony. Spokojnie panowie, w pierwszym meczu tej sesji, w meczu piątkowym, no młodzież z Katowic pokazała, że ma naprawdę gorącą krew i bez respektu doszło tutaj w trzeciej tercji do solidnej bójki. Ale będzie dwuminutowa kara po stronie gospodarzy. Potwierdzenie Jarosław Dołęga na 6-3. Mamy Rafała Zielińskiego w karnym boksie. No i powtórzmy w tym spotkaniu dwie bramki Kamila Wałęgi. Filip Mazurkiewicz na 5-3. Czyli 3 gole dla SMS-u Katowice, dla gospodarzy Daniel Orjechin na 1-1 i 5-2, Daniel Minge na 2-1, Robert Karczocha na 3-1, Władysław Troszyn na 4-1, no i ostatni gol, który widzieliśmy tutaj, Jarosława Dołęgi, bardzo ładna indywidualna akcja i 6-3. Tak więc no na pewno ładniejszy mecz, ciekawszy. Oczywiście ambicje toruńskiej drużyny, kibiców klubu zdecydowanie wszystko nastawione na jeden cel, czyli powrót do hokejowej ekstraligi. I trzeba powiedzieć, że kadra po ostatnich nabytkach, czyli dojściu Karkoszkina i Troszyna, układa się tutaj dosyć korzystnie, przejrzyście. No w zasadzie no, na warunki finansowo-organizacyjne bardzo, bardzo klarowna sytuacja. Oprócz Łukasza Podsiadło mamy 5 Rosjan i samych wychowanków toruńskiego klubu. No i abstrahując od tego, że na pewno poziom sportowy tutaj w Ekstralidze wciąż byłby, no trudno powiedzieć, czy wystarczający. Na pewno ciężko byłoby zdobywać punkty w obecnym składzie w Ekstralidze. To jednak no, taka filozofia, gdzie
Drużyna jest złożona z wychowanków, wzmocniona solidnymi obcokrajowcami, a ta piątka Rosjan przynajmniej na tym poziomie przygotowania, jaki miała przyjeżdżając do Torunia, poziom doświadczenia, no to wiadomo, już zebrany wcześniej, to jest dobry nabytek, to jest solidne wzmocnienie toruńskiej drużyny i pewnie niewielu kibiców by się pogniewało, gdyby ta piątka została na dłużej. Zwyczajnie, żeby się już zgrywać z całą toruńską ekipą, żeby wiele zagrań było na pamięć, żeby no, przygotowywać się, spędzić już cały okres przygotowawczy z resztą kolegów z Nesty Mires Toruń do kolejnego sezonu, a na pewno wszyscy wierzą, że chodzi nam tutaj o sezon w Ekstralidze. Ponownie Nesty Mires w Ekstralidze. Tak więc wychowankowie klubu plus Łukasz Podsiadło plus piątka Rosjan. Tak to nam się w tej chwili przedstawia. Cztery kompletne formacje, 20 zawodników. Solidni nasi bramkarze, bo myślę, że i Michał Plaskiewicz, Krzysztof Bojanowski, ta czołowa nasza dwójka tutaj specjalnej reklamy nie wymaga. No i trzeba walczyć, trenować. Choć wcześniej oczywiście ten awans trzeba wywalczyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Można by obstawiać w tym sezonie finały o awans do Ekstraligi, o powrót do Ekstraligi z Zagłębiem Sosnowiec. Zdecydowanie na ten moment, na końcówkę sezonu, dwa najsilniejsze składy w pierwszoligowych rozgrywkach, ale to było jasne od samego początku. No i już w tej chwili zapraszamy w lutym na play-offy. Czołowa czwórka, najpierw półfinały, no i później finał. Oby radosny, z happy endem tutaj. Choć z pewnością łatwo nie będzie, jak to w sporcie, ale pomoc kibica na trybunach nieodzowna dla Nesty Mires. Naprawdę solidny, ciekawy zespół w tym momencie, który może przynieść wiele radości przy odpowiednim poprowadzeniu, przy odpowiedniej determinacji, przyłożeniu się pracy między sezonami. Może przynieść tę radość w przyszłym sezonie. No właśnie, trzymamy kciuki, oby ekstraligowym. 7 minut do zakończenia tego meczu. Tutaj mamy 24. kolejkę pierwszoligowych rozgrywek, czyli jeszcze raz powtórzmy, jeszcze 4 mecze, jeden weekend w Krynicy i jeden weekend w Toruniu z Podhalem Nowy Targ na początku lutego i mamy play-offy. Przedostatni weekend na Tortorze w sezonie zasadniczym. No teraz uwaga, ciągle niebezpiecznie. Michał Plaskiewicz, spore zagrożenie tam za mrożony krążek. Już też obrońcy asekurowali, wjeżdżając do bramki. Nie ma czwartego gola dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego U18 Katowice. 6-3. 6 minut 25 sekund do zakończenia tego spotkania. Oba zespoły już w komplecie. Mieliśmy po jednej karze. Jeszcze całkiem niedawno. Teraz młodzież. No widać, przygotowani fizycznie nasi zawodnicy z tej reprezentacji do lat 18 są przygotowani całkiem przyzwoicie.
tutaj z ekipą z Torunia. Widać w tych końcowych minutach starają się przyciskać dobre tempo. No ale doświadczenie bierze górę. Tutaj chwila dosłownie nieuwagi, tylko mały odstęp od słupka bramkarza SMS-u Katowice i mamy kolejne trafienie i znowu Daniel Oriechin. Hat-trick, 3 gole już tego zawodnika w spotkaniu z SMS-em Katowice. Przez moment wydawało się, że może być ciekawie, naprawdę w końcówce przy rezultacie 5-3, czy nawet 4-2 po dwóch tercjach, no ale gospodarze uspokajają sytuację w tercji. Numer 3 już jest 7-3. Daniel Oriechin, kolejne trafienie. No a druga formacja ataku Rosjan tutaj w składzie Nesty Mires Toruń punktuje bardzo mocno Robert Kaczocha podającym przy tej bramce. 7-3 w takim razie. Być może troszeczkę w tym pierwszym spotkaniu. 5-0 oczywiście, 5-0 w tercjach 2-0, 1-0 i 2-0. Pierwsze spotkanie z tej sesji weekendowej z SMS-em Katowice, wygrane przez Nestę Mires Toruń. W styczniu 3 nabytki w sumie w toruńskim klubie. Z numerem 26 wychowanek Sokołów Toruń dołącza do kadry Mateusz Zieliński. No i wspominani już kilkakrotnie Władysław Troszin i Maksim Kartoszkin. Numery odpowiednio 25 i 33. Troszin 25, 26 Mateusz Zieliński i Maksim Kartoszkin 33. Daniel Minge. No, Kartoszkin troszeczkę się schował, ale on teraz oddaje krążek z powrotem. Stycznia podpisywali w siedzibie toruńskiego klubu kontrakty Maksim Kartoszkin i Władysław Troszin. No, w toruńskim klubie wyciągnięto wnioski z przed kilku sezonów, kiedy w sumie Ekstraliga została powiększona, Torunianie powrócili, można powiedzieć, przy zielonym stoliku do hokejowej Ekstraligi. Natomiast sportowo finały rozgrywane wówczas z Zagłębiem Sosnowiec nie udało się wygrać, mimo że sezon zasadniczy to właśnie Nesta Mires wygrała wyraźnie, a play-offy rządzą się swoimi prawami. No i sosnowiczanie, którzy zrobili zakupy właśnie w styczniu, podpisali kontrakty wówczas, wzmocnili się i wygrali finał. Teraz nikt nie chce takiej niespodzianki w Toruniu.
No, bardzo ładnie, pięknie tam zakręcił za bramką Karczocha, a Kartoszkin huknął piekielnie pod poprzeczkę i tutaj wypunktowana reprezentacja U18 w tej trzeciej tercji. No na pewno wyraźnie lepszy mecz. No w trzeciej tercji to już postawienie kropki na D. W dwóch poprzednich tercjach w tym spotkaniu wyglądało to już wyraźnie lepiej niż w tym pierwszym meczu wygranym 5-0. Tutaj jest już 8-3. A więc jednak Karczocha, poprawiamy się, Karczocha strzelcem bramki, Robert Karczocha, Siergiej Garsin tutaj podającym, ten, który tam za bramką wkręcił trochę w lód obrońców SMS-u 18 Katowice. No i za momencik rozpoczynają się dwie ostatnie minuty tego meczu. Tutaj widać jeszcze gospodarze mają wielką ochotę na zdobycie kolejnego gola. Mateusz Zieliński teraz błąd. A i coś troszeczkę w akcji Jarosława Dołęgi. Był tam faul, było przewinienie. Czyli mocne przyspieszenie. Szturmowana bramka. Katowicka. No i będą jeszcze dwie karne minuty na minutę i 37 sekund do końca. No a na bramkę tak zdecydowanie najeżdżał Marcin Wiśniewski. Poprzedniego meczu z SMS-em Katowice tutaj dzień wcześniej nie dokończył za pokazanie publiczności emocji pozahokejowych. Oczywiście na trybunach pojedynek na pięści z udziałem Marcina Wiśniewskiego w roli głównej przyjęty został owacją i brawami. No a tutaj w tym spotkaniu już oczywiście panowie wszystko sobie wyjaśnili, jak to w hokeju na lodzie zdarzają się różne rzeczy, a schodząc do szatni są już przyjaciółmi. No i w tym meczu już nikt nie pamięta, co działo się dzień wcześniej. No i właśnie przed kilkudziesięcioma sekundami oglądaliśmy Marcina Wiśniewskiego w tej dynamicznej akcji, chociaż sfaulowany reprezentant Torunia. Teraz troszeczkę dziwnych przewrotek pod własną bramką w tercji obronnej. Torunianie, Daniel Minge, chociaż nie napastnik, a Michał Plaskiewicz wyjeżdżając z bramki lekko się zachwiał. Później Kartoszkin tu nam się przewrócił. No i goście właśnie korzystają z takich drobnych pomyłek. Starcie, teraz nic tam jednak nie było. Bark w bark. Minge, krosowe podanie na drugą stronę. Tutaj jest Trochim. No pomysł był dobry, wykonanie z tym podaniem trochę gorsze, ale ostatnie sekundy 8-3. Tak więc wygląda na to, że pierwsza tercja 2-1 wygrana przez Torunian, druga 2-1 i w ostatniej 4-1 w ostatniej tercji tutaj, którą pokazywaliśmy, strzelanie rozpoczął Daniel Oriechin, jego w sumie 3 bramki w tym spotkaniu, później na 5-3 Filip Mazurkiewicz, no i ładna akcja Jarka Dołęgi, ponownie Daniel Oriechin i zakończył strzelanie na 8-3. Robert Karczocha. No zdecydowanie lepiej to już wyglądało niż ten pierwszy mecz z SMS-em Katowice. Czekamy na zdecydowaną zwyżkę formy. Ostatnie spotkania w sezonie zasadniczym. Początek lutego z MMKS-em Podhale Nowy Targ, a później już play-offy i zacięty bój o powrót do hokejowej Ekstraligi. Oby to wyglądało coraz lepiej. Ten mecz już pokazał, że na to jest na pewno szansa, nadzieja wielka. My dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.